La UNSC Onyx był czwartą planetą w systemie Zeta Doradus. Dla Forerunnerów był sztuczną instalacją osłaniającą wejście do sfery ukrytej w wymiarze Sleep Space. Dla nas jest elementem świata przedstawionego nierozerwalnie powiązanym z programem Spartan 3. Onyx to planeta, której kolonizacja została zatrzymana ze względu na archeologiczne odkrycia artefaktów obcej cywilizacji. Początkowo badacze zajmowali się wykopaliskami, jednak po odkryciu podziemnych konstrukcji pozostałych po Forerunnerach, oni przejęło zwierzchnictwo nad światem, wymazało Onyx z rejestrów UNSC, a także uniemożliwiło kolonizację oraz proces terraformingu. Szeroko zakrojone środki ostrożności zostały podjęte w oczekiwaniu na przełomowe odkrycia, które jednak nie nadeszły. Do 2025 roku badania na Onyx nie przyniosły rezultatów, a z powodu wojny z Covenantami większość zasobów została wycofana z oficjalnie nieistniejącej planety, leżącej całe tygodnie podróży od Ziemi. Nadzór nad porzuconym światem powierzono kolejno trzem sztucznym inteligencjom. Zespół konstrukcji niewiadomego przeznaczenia nazwano Strefą 67. Ludzkość wróciła na Onyx, gdy w 2531 zatwierdzono projekt Spartan 3. Tajna operacja Ooni, mająca dać ludziom przewagę w wojnie z obcymi, zakładała szybszy i efektywniejszy proces tworzenia nowych Spartan. Na nieistniejącą operację idealny był nieistniejący świat, więc Onyx stał się dla Spartan 3 tym, czym dla Spartan 2 było Reach. Lata mijały, przez Onyx przewinęły się trzy kompanie Spartan trzeciej generacji, aż w 2552 roku wydarzyło się Combat Evolve. Sygnał z pierwszego odkrytego Halo aktywował systemy Onyx, który okazał się Shield Worldem Forerunnerów. Sentele sztucznego świata zostały przebudzone i zaatakował nieprzygotowany personel. Zaczęła się walka o przetrwanie. W tych wydarzeniach brał udział Spartanin drugiej generacji Kurt Ambrose, wyznaczony do szkolenia nowego pokolenia superżołnierzy dr Halsey i drużyna niebieskich, którzy dotarli w międzyczasie na Onyx oraz garstka ocalałych Spartan 3. Na planetę skierowały się też siły Covenantów, którzy zostali zwabieni przez aktywną starożytną technologię. Rozgorzała walka trzech stron. Postawieni w najtrudniejszej pozycji, ludzie podjęli wysiłki nie by wygrać, ale by nie przegrać. Po dotarciu do pokoju kontrolnego, część z nich przeszła przez tajemniczy portal, który w obliczu przeważających sił wroga był jedyną szansą ucieczki, a Kurt został z tyłu, by aktywować atomówki. W ten sposób uniemożliwił pościg, ale też odciął drogę powrotną ocalałym. Sentele zwróciły się ku jedynemu pozostałemu zagrożeniu i zniszczyły siły Covenantów. Onyx przestał istnieć. Jak się przynajmniej mogło wydawać, ponieważ portal przetrwał. Był on przejściem do sfery Dysona, czyli megastruktury odbudowanej wokół sztucznego Słońca. Miesiące po bitwie o Onyx, sfera Dysona została wyrzucona przez portal z wymiaru Sleep Space i zajęła miejsce zniszczonej planety. Oni przekształciło Shared World w placówkę badawczą, którą po wojnie nadzorowało wspólnie z Sangheim. Nadano jej imię Travelan, co było hołdem złożonym Kurtowi i jego oryginalnym nazwiskiem.